To jest program Wyszukani tradycyjnie z lokalu na Fontanach. Dziś Państwa i moim gościem jest legenda radomskich wodociągów, wody można powiedzieć. Prezes radomskich wodociągów Leszek Trzeciak. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Mówię legenda, bo Panie Prezesie, kilku tych prezesów, kilkunastu, kilkudziesięciu na przestrzeni tych wszystkich ostatnich, powiedzmy sobie, 26-27 lat przychodzili, wychodzili, a Pan się ostał na tym stanowisku. No, 26 lat miał w tym roku. 26 lat, jeżeli chodzi o spółkę. O spółkę, tak, no tak. Wodociągi miejskie w Radomiu. Natomiast pracowałem już wcześniej. Zacząłem od pracownika, prawda, szeregowego, później byłem zastępcą dyrektora i tak dalej. Już ponad 35 lat pracuję w wodociągu. No to także, czemu tak długo? No tak się akurat złożyło, że związałem się z wodą, prawda? Mhm. Lubię to, lubię wodę, prawda? W związku z tym no, pasowała mi ta profesja, no i tak po prostu zostało. Mhm. Ale to nie nudno tak 26 lat, czy tam 30 lat do jednego miejsca jeździć, w jedno miejsce? W jedno miejsce, ale tutaj że tak powiem, na bieżąco, tutaj, codziennie jakie są nowe wyzwania, tak, prawda? Kiedyś tych wyzwań było trochę więcej, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w wodę, brakowało wody, prawda? Zużycie było dużo większe, awarie trudnie były usuwane, nie było sprzętu i tak dalej, także codziennie coś się działo ciekawego, także nie wiadomo kiedy ten czas, jak to się mówi, jak uleciał. Czas strzelił, tak? Tak, tak. I szybko przeleciał. Szybko bardzo przeleciał. Jak Pan popatrzy na przykład na to, co się dzieje, jeśli chodzi o infrastrukturę, ja wiem, że Pan powie, że maszyny lepsze i tak dalej dzisiaj. No ale my bazujemy w znacznej mierze na takim sprzęcie, który jest kilkudziesięcioletni, nawet w niektórych miejscach ponad 100-letni. Tak, tak, ponad 100 lat. No, staramy się tutaj w tym trzecim wniosku, prawda, wymienić tą najstarszą sieć, tak? Najstarszą, czyli? Czyli taką sieć, która ma ponad 100 lat. No tak, ale w którym miejscu? Ustronie? Nie, więc Ustronie jest dużo młodsze. Natomiast udało nam się tutaj w poprzednich wnioskach zrealizować w samym centrum, czemu na myśli Żeromskiego, Reja, Wałową, prawda, Limanowskiego, także te ulice, nowe sieci, rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową, natomiast w tym trzecim wniosku idziemy dalej, prawda, w ulicę tam Narutowicza, Trampolka. Czyli nadal centrum, rozumiem, tak? Nadal ale centrum. Już w innych miejscach. Tak, 25 czerwca, tak żebyśmy tutaj, że tak powiem, tą najstarszą sieć w mieście wymienili na nową. Między innymi tutaj Piłsudskiego. No tak, właśnie, tak, swoją drogą jak to będzie robione, bo przecież jak Państwo zerwiecie na wierzchnię, to no musimy, zrobi się nam mieszkańcom wielki kłopot. No wielki kłopot, no niestety, no trzeba po prostu trochę przecierpieć, tak, żeby później było lepiej. No. No tak było chociażby na Reja czy na Wołowej, prawda? Tak, też tak, centrum było zablokowane przez kilka dobrych miesięcy. Tak, tak. No w związku z tym też były narzekania mieszkańców, spadły obroty w tych sklepach. No nie ma się co dziwić, oczywiście. Nie ma się co dziwić, tak. W związku z tym no, mam już jakieś takie doświadczenie, tak, jeżeli chodzi o realizację poprzednich projektów. I ten trzeci projekt no, postaramy się zrealizować tak, żeby nie było tych za dużo, że tak powiem, utrudnień i narzekań. No. Jesteśmy tutaj w ścisłym kontakcie z Miejskim Zarządem Dróg. Oni tam opracowują dokumentację na budowę dróg. Kwestia później ogłoszenia przetargów, organizacji ruchu i tak dalej. Będziemy to robić, że tak powiem, wspólnie, tak? Później, żeby nie było problemów z realizacją. No ale no, niestety, no trzeba na jakiś okres czasu zrobić objazdy, wejść, wykopać, wymienić. Także się nie uda, tak, że tak powiem, bezkolizyjnie. W ogóle skąd tu Pana zainteresowanie wodą? Jak to się zaczęło? Szukał Pan pracy w latach 70. czy 80. czy... Nie, w ogóle się związałem tam. Sąsiedzi moi pracowali też w wodzie. W związku z tym odpatrywałem tam te różnego rodzaju prace. I stąd to można powiedzieć takie zainteresowanie. Kiedyś się zajmowałem między innymi też, jeszcze zanim przyszedłem do wodociągu, to zajmowałem się projektowaniem, budową, rekultywacją stawów, budowli wodnych i tak dalej. Także sporo tam pracowałem w zawód temacie. Inżyniera, rozumiem? Tak. I po prostu dalej, że tak powiem, projektowałem jakieś ujęcia wody, no i to stąd się to rozwinęło dalej. My dzisiaj tutaj w Radomiu, także bazując na tych Pana doświadczeniach, mamy dużo lepsze możliwości, jeśli chodzi o gospodarkę wodą niż lata temu. Po pierwsze, na pewno dużo mniej jej wykorzystujemy, czytaj także marnujemy, bo to na pewno. No kiedyś zużycie na niektórych osiedlach dochodziło do 250-300 litrów na dobę na mieszkańca, tak?
Między innymi takim rekondzistą była spółdzielnia mieszkaniowa w Ustronie. Mhm. Tam ta woda się lała, tak, jeszcze przelewy jakieś na zbiornikach, także tam czasami to dochodziło do nawet i 300-400 litrów. Mhm. Żeśmy się po prostu nie byli w stanie wyrobić te. Pomału, no ale niestety, no, opłaty, zresztą była woda bardzo tania, także te opłaty, taryfy, które no niestety ale wzrosły, no przyczyniły się między innymi do tego, że ludzie zaczęli oszczędzać. Ale zaczęli też myśleć, no bo przecież tak, to jest... myśleć, tak. Oszczędzać, w związku z tym to zużycie wody w tej chwili się kształtuje na wysokości około 100 litrów, nawet poniżej, na dobę na mieszkańca, także praktycznie można powiedzieć, że średnio spadło o 200%. Więcej. W związku z tym... Porównanie na przykład do lat 90. W porównaniu do początku lat 90. do lat 80. Także w związku z tym, no tutaj powstały jakieś takie rezerwy w samym źródle. Natomiast zużycie, no tendencja jest w dalszym ciągu malejąca. Także, że tej wody, że tak powiem, coraz... Nie powinno nam zabraknąć. No, nie powinno zabraknąć i tak. I, no i przyczyniła się też do tego, tak, upomiarowanie w mieszkaniach na pewno, poza tym, no niestety, no, taryfa też tutaj... Mówię pan, jak tak prześledzimy sesję w ostatnich latach, to półtora wzrasta cena wody. W związku z tym, no też to sprzyja oszczędzaniu, tak, no i armatura, tak, te urządzenia wszystkie nowej generacji, no dużo mniej wody potrzebują niż poprzednie, pralki, czy tam zmywarki i tak dalej, także tu... Tutaj też jest duże pole do popisu, jeżeli chodzi o oszczędzanie. No, jak pan słusznie zauważył, ale te taryfy rosną. Prawda? No niestety rosną, no, z uwagi między innymi na to, że no, inwestujemy, tak, remontujemy, prawda. Czy co, najpierw tym, pobieramy trochę od mieszkańców, potem, żeby mieć na wkład własny. Później staramy się o te środki unijne, bo na przestrzeni tych ostatnich lat to zainwestowaliśmy ponad 250 milionów złotych środków unijnych. Tak? Czyli nie mówiąc o wkładzie własnym, rozumiem. Nie, tak? Nie mówiąc o wkładzie własnym, bo w sumie te projekty to są około 500 milionów, no, które no, zostały tutaj wpompowane, można powiedzieć, w ziemię, w ujęcia wody, no i oczyszczalnie ścieków, tak? No bo ona praktycznie była w powijakach, nie była doinwestowana i tak dalej. No i to te przez te ostatnie lata, no, w związku z tym dofinansowaniem pozwoliło nam to na dokończenie tej oczyszczalni. My nie korzystamy tylko oczywiście z ujęcia w centrum Radomia przy 25 czerwca, ale nie wiem, choćby z ujęcia zdaje się w Sławnie, w innych także miejscach. No więc prawda? To największym ujęciem dla miasta Radomia jest ujęcie wody na Malczewie, tak? Tam to jest ujęcie gdzieś o wydajności nawet do 30 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Możemy tyle stamtąd podać do miasta. To jest największe ujęcie. Następnie drugie z kolei, no to jest, można powiedzieć, Sławno. No tu centrum 1 maja. No, mamy 1 maja pan jeszcze mówi. Jeszcze, tak, bo to było pierwsze, ale to przed wojną było 1 maja. No tak. No, to... A to wodociągi już no, mają w tej chwili, w tym roku obchodzą 90-lecie. No tak. Teraz jest 25 czerwca. Natomiast jeszcze mamy dodatkowe ujęcie na Podkanowie, prawda? O wydajności gdzieś w granicach 4000 metrów sześciennych na dobę i ujęcie wody w Lesiowie, ale to są takie lokalne. I to są takie lokalne zaopatrzenia, no Sławno też zaopatruje te części. No znaczy to pracuje na wspólną sieć, prawda? No właśnie, bo to jest wspólna sieć gmin ościennych także, prawda? I gminy ościenne też tutaj zaopatrujemy, między innymi tak sporo wody sprzedajemy gminie Wolanów, praktycznie tam 3/4 gminy zaopatruje Radom, w części Zakrzew. Ale najwięcej jest tutaj, no tak śladowo tam gdzieś gmina Skaryszew, gmina Jednia, Letnisko. W tej chwili sporo sprzedawaliśmy do Jastrzębia, ale w tej chwili Jastrzębie ma swoje ujęcie. Także z tego ujęcia w Lesiowie zaopatrujemy głównie tutaj sieć na pierścień pracujemy, plus na oczyszczalnię ścieków. My mamy dobrą sieć w pańskiej opinii, taką, bo mówimy także o sieci wbudowanej, tak jak my powiedzieliśmy, ponad 100 lat temu, w większości. Ona jest modernizowana regularnie, ale sama sieć projektowana była lata temu. No była lata temu, no to jest różnie, to w zależności od warunków gruntowych, czy są wody jakieś agresywne, prawda, od jakości rur. Najgorsza sieć to powstała w latach 70.
To w latach tej radosnej twórczości, prawda? Gdzie był... I za małe pieniądze powstawało, tak? Tak, pieniądze powstało. Jakość tych rur była taka, że przy rozładunku, bo kiedyś to tam się to głównie pracowało na tych rurach żelaznych, no to się one się rozlatywały w rękach, tak? Część rur żeśmy sprowadzali z importu. To samo. No. Też przy rozładunku one się rozlatywały. Także jeszcze to mamy tutaj w Radomiu. I funkcjonuje w niektórych miejscach, tak? Tak, no i to no niestety no, awarie na tym notujemy i to sukcesywnie wymieniamy. Prawda? No, ale to jest tych sieci no, ponad 600 km, no to trudno, że tak powiem wszystko zrobić. Ale to jest, rozumiem, tak, że taka cały czas pracy będziecie mieli. Tak, tak. No tutaj w tej chwili budujemy nowe sieci, tak, modernizujemy. Prawda, tutaj jak siedzimy vis-a-vis, tutaj została zmodernizowana, tu są zamontowane rury z żeliwa sforoidalnego, prawda? To są specjalne żeliwo, które tam jest, że tak powiem, bardzo odporne, wytrzymałe, odpowiednio zabezpieczone, w środku betonowane, także tutaj to żeliwo, no to nie wiem, na 150-200 lat. Aha, czyli może posiedzieć jeszcze. Tutaj, tak, na Żeromskiej. No, ale mamy takie na przykład sieci, jak zdaje się w części gminy Zakrzew, gdzie podciśnieniowe, także Państwo pompujecie. Tam, jeżeli chodzi o podciśnienie, no to jest kanalizacja podciśnieniowa, no, która, no niestety, ale wójt tam gminy Zakrzew ma określone problemy z tą kanalizacją z uwagi na to, że ona, prawda, jest dosyć droga w eksploatacji. No. Energochłonna jest, w związku z tym jeszcze tam kultura użytkowania tego jest taka słaba i często dochodzi do awarii i tam, że tak powiem, mieszkańcy za ścieki płacą już dużo więcej niż w Radomiu. Z uwagi na to, że no niestety trzeba po prostu tak odprowadzając do nas, trzeba zapłacić plus jeszcze tam te koszty eksploatacyjne na terenie gminy. No to jest pewnego rodzaju problem. Tak jak mówię, dzisiaj te sieci, można powiedzieć, że mamy jedne z najlepszych w Polsce, a na pewno gdzieś tam systematycznie wymieniane. No ja bym tak po prostu nie powiedział, ale mamy w tej chwili no, niezłe. Jeszcze teraz jak zrealizujemy ten trzeci projekt, prawda, gdzie zakładam, że wymienimy na przykład wszystkie rury na osiedlu Gołębiów 2, tak? W części wymienimy na Ustronę. Znaczy, mieszkańcy strzeżcie się, tak? Nie, ale tam to raczej to będzie... Wodociągi tak, nadchodzą. Będzie raczej, myślę, że to bezboleśnie, prawda? Bo to nie jest, to są małe średnice, w związku z tym te przerwy w dostawie wody, to raczej tam nie powinno... No tak, ale już przejazd samochodów, utrudnienia no w ruchu... No na pewno będą jakieś, to na pewno, tak. Ale to z korzyścią dla mieszkańców. No to faktycznie, to osiedle budowane w latach 70. jakość tych materiałów kiepska, w związku z tym tam często awarie. No my tam już w tej chwili żeśmy tam zmodernizowali te hydroformy, żeśmy już tych awarii jest zdecydowanie mniej, ale zachodzi taka potrzeba, żeby wyrzucić te rury, zrobić z polietylenu, prawda, z tych materiałów takich, można powiedzieć, wyższej jakości, że posłużą na następne tam lata. Patrząc na, wracając trochę do tego pańskiego zatrudnienia, te 26 lat w takim, z jednej strony no fajnie, bo tak długo, ale z drugiej strony pan ma co roku odnawiany ten swój, no powiedzmy, kontrakt. Co roku, tak, stres, tak? Tak miałem... Oj tam stres, no. No stres. Wiadomo, no, bo... kto będzie przewodniczącym, przepraszam, prezesem wodociągu. No, zwykle tak jest, no. Jak pan nie zdecyduje się odejść, tak, to raczej władza, widać, pana nie wywali, no. Przepraszam. No, tak się składa, no ale jest jakiś stres, prawda? Co roku jest absolutorium, prawda? No tak, i, tak. I można za wyjść, do widzenia i tak dalej. Bo w tej całej historii to miałem raz umowę na 2 lata, bo to wtedy to za prezydenta Gęsiaka, tak? Czyli na samym początku, na samym początku, tak. No, jak to się mówi, sprawdziłem się, no i dalej poleciało, tak? Natomiast później miałem, jak za prezydenta Kosztowniaka, miałem na 3 lata, raz, a później to już... Czyli też taki święty tak, spokój tak, miał. Tak, 3 lata, a teraz co roku. Także no można się do tego przyzwyczaić. przez te lata. Co jest jeszcze takiego w pańskiej orbicie zainteresowań? No przecież nie samą wodą człowiek żyje. No ja właśnie jest tak, sporty wodne, tak. Czyli znowu woda? Tak, znowu woda. W ogóle tak jakieś tam przepowiedni, już nie będę mówił, no. to miałem tak, że mam się związać z wodą, prawda? Tak to przepowiedziały mi. Przepowiedziała mi córka pierwszego tego dyrektora wodociągu, tak? Szczepańskiego Tadeusza, który był pierwszym tutaj dyrektorem. I on miał 5 córek, tak? Jedna właśnie tak. Zresztą on miał takie zdolności, jakby on był takim trochę wróżbitą, wróżył z gwiazd i tak dalej.
I ta jedna z tych córek odziedziczyła po nim takie. No i ona tak po prostu mówiła, że mi się związał z nową. No to się związało. Niewiarygodne. To znaczy tak, co, tak, wróżka? Tak. Ona, no nie wiem, no wróżyła tam, ale no, wykształcona. To miała jakieś takie... To że ja mam się związać z wodą. No i tak się związałem. A pije pan, bo tu pijemy soka, pije pan czasem wodę? Piję. To dla ty w ogóle warto, czy nie? W ogóle soków nie piję, od razu. Przepraszam. Aha. Piję wodę, zresztą najbardziej lubię herbatę. No dobra, a wodę dlaczego? My mamy czystą wodę. No wodę czystą no też piję, tak, ale... Ale pytam o naszą jakość w ogóle tego, co płynie w radomskich rurach. No więc w tej chwili po tych modernizacjach, prawda, wszystkie te ujęcia zostały poddane. Jest dwustopniowa filtracja, dezynfekcja, dwutlenkiem chloru, prawda. Ta woda jest zdecydowanie lepsza, smaczniejsza. Kiedyś nie usuwaliśmy manganu, w tej chwili jest filtracja dwustopniowa, usuwamy mangan z wody, w związku z tym ta jakość zdecydowanie się poprawiła. Chociażby herbata tutaj, pijemy tą herbatę, prawda? Nie ma żadnych osadów, w związku z tym ta jakość wody się zdecydowanie poprawiła. No, zresztą normy zostały zaostrzone, tak? W związku z wejściem do Unii Europejskiej te normy zostały, że tak powiem, podwyższone. A w związku z tym, żeby coś tam usuwać z tej wody, no to trzeba niestety zainwestować, tak? No i jeszcze jedno, w zasadzie najważniejsze, bo tak mówi się o wielu inwestycjach dzisiaj, czy w ogóle w przeszłości Radomia, czy to będzie lotnisko, czy to będzie hala, czy cokolwiek innego, co powstawało na przestrzeni ostatnich lat, ale to jednak chyba wodociągi są tą najkosztowniejszą inwestycją, największą w historii tego miasta, bo trzeci etap jakby za chwilę, a to są setki milionów złotych. No i tutaj my mamy takie możliwości, prawda, w tym programie operacyjnym tego Funduszu Spójności mamy możliwość posięgnięcia po pieniądze, prawda, unijne. Niektórzy nie mają takich możliwości, w związku z tym staramy się to wykorzystywać, nie? No na przykład nie ma grosza na lotniska, prawda, ze środków unijnych. No tak. Tam jakieś są inne działania, prawda, ale to nie są takie pieniądze, po które można sięgać. Tak jak my. W związku z tym no, będziemy w lutym składali następny wniosek, duży, taki około 300 milionów złotych. No bo to są, że tak powiem, można powiedzieć, zmienić samą infrastrukturę, to jeszcze nie jest tak, natomiast koszty odtworzeń na wierzchni. No właśnie, duże, tak. żeby wejść, burzyć asfalt. Tak, trzeba po prostu tu, wykonując wymianę sieci jednej, drugiej, trzeciej, tak? No to niestety z ulicy nic nie zostaje, z chodniku trzeba odtworzyć całą nawierzchnię i to są koszty. Modernizuje pan w ten sposób, czy państwo? Modernizujemy i otworzy, dlatego mówię, są te spore koszty. A do Piłsudskiego jak na przykład będzie? Do Piłsudskiego, kostką zabytkową, prawda? Tak, no więc w tej chwili zarząd dróg będzie ogłaszał przetargi na projekty tutaj w centrum. Prawdopodobnie to zostanie tam, może nie wiem, czy będą jakieś ograniczenia, ale to już odbył będzie znaczy, ale na pewno tą kostkę trzeba będzie odtworzyć. Tak? No to są koszty wtedy, tak? Trzeba, tak jak tu na Żeromskiego, co prawda ta kostka została, że tak powiem, zdjęta. Mieliśmy kiedyś piękną kostkę tutaj. Była ta kostka bazaltowa, teraz jest kostka granitowa, tak? No tam ta chyba była ładniejsza. Tak? To wielu tak mówi właśnie. Że tak mi też się wydaje, że ono widać. Natomiast tu została ułożona, tak? Powrotem, ale to jednak jest bardzo trudne. No tak, trzeba specjalistę. To w ogóle, ale... Po tych odspojeniach jest dużo odpadów, także co, to jest problem. Natomiast tamta kostka to jest granitowa. Mam nadzieję, że ona łatwiej, bo się odspoi i się ułoży. Nie będzie, że tak powiem, tyle odrzutów i strat. Nie? Bo ona jest, że tak powiem, łatwiejsza w układaniu. 90 lat wodociągów pan będzie do 100 przynajmniej prezesem, rozumiem. Tak? Nie wiem, czy będę do 100, no, chodzi o zdrowie, prawda? Zresztą w ogóle nie planuję tam. Planuję. To tym bardziej. Znaczy ja też pana nie wyganiam, broń Boże, bo to nie chodzi o to. Nie planuję, prawda. Natomiast to jest swego rodzaju ewenement w Polsce, bo zdaje się gdzieś na północy kraju jest drugi taki prezes, prawda? Ale też, nie, taka była pani Ilek w Zielonej Górze, tak? Aha. Teraz byłem na jej pożegnaniu takim w Zielonej Górze, to ona odeszła na emeryturę w wieku 76 lat. A prezesem była? A prezesem była, ale tam... 30 to lat. Drugi taki ho-ho, będzie Leszek Krzeczek. Także nie wiem, nie zakładam. Nie. Natomiast ona, tak, no tam nie... To zdrowia nie życzę w takim razie. Tak, no, najważniejsze zdrowie. Przeprowadzić ten trzeci etap, żebyśmy zdrową wodę mieli.
No tak, trzeci etap no, tutaj będzie bardzo trudny z uwagi na to, że to ścisłe centrum, prawda? No, najgorsza to jest ta 25 czerwca. Tak? Jak pan ulicę zabrukuje, to wie pan, co się będzie działo. 25, ale tu miasto wcześniej ma zrobić tą NS-kę tutaj od Słowackiego do Żeromskiego. W związku z tym będzie można etapami robić tam tą 25. Bez tego to nic nie zrobimy. A poza tym trzeba to robić. No trzeba robić, to tak jak mówię, to są same materiały, rury, jeszcze można powiedzieć jakoś, no to jest jeszcze to gdzieś tam lat, no nie wiem, gdzieś tam by było. Natomiast chodzi o te przyłącza, prawda, tam, że to są najsłabsze punkty. W związku z tym, jak już się wejdzie, trzeba to... Bilet dla aktywności dla pana, soczek dla pana. Dziękuję. Leszek Krzeciak, prezes Wodociągów Miejskich, spółki ZOO. Dziękuję serdecznie, był państwa i moim gościem w programie Wyszukania.